Cześć, witajcie w materiale z Age of Wonders Planetfall. Zaraz wam opowiem, cóż to za gra, tylko ustawmy się tutaj jakoś, żeby latające straszydła za bardzo nam nie zaszkodziły. Chociaż to jest bitwa jedna z początkowych tak naprawdę. Z tego co kojarzę, niecałe dwie godzinki mam na liczniku, więc to jest tak naprawdę początek gry. Nie oszukujmy się. I gram frakcją naprawdę... Kirko chyba nazywa się tak frakcja, tak jak te niektóre jednostki. W każdym razie, no, powiedzmy zmutowane kosmiczne modliszki dla uproszczenia. I jak już widzicie, walka wygląda w sposób jakby typowy dla turowych strategii wielu. Troszkę inaczej wygląda wizualnie niż zazwyczaj w Age of Wonders. Bo jeżeli kojarzycie Age of Wonders, to już widzicie od razu, o co chodzi. Jeżeli nie kojarzycie serii Age of Wonders w ogóle, no to śpieszę z wyjaśnieniem, że do tej pory cykl ten to były strategie turowe. Strategię 4X, troszkę w stylu cywilizacji, ale setting był taki typowy fantasy, to znaczy wiecie, magia, elfy i tak dalej, natomiast w Planetfall, dlatego też ta gra nie nazywa się pewnie Age of Wonders 4, tylko to jest taki trochę spin-off, chociaż jakby to jest też normalna duża gra, ale właśnie mamy realia science fiction i muszę przyznać, że mi się to bardzo, bardzo podoba, bo nawet preferuję właśnie taki styl rozgrywki, tutaj też to umożliwia to umożliwiło twórcom na wprowadzenie wielu ciekawych aspektów związanych z rozwojem, z technologiami, z różnymi brońmi, które możemy sobie wymieniać i tak dalej, ale o tym więcej za momencik, może jak się rozprawimy tutaj. Zaatakuje mnie latające straszydło, czy nie? Nie, dobra. No, więc zawsze na początku walki warto się tak ustawić, nie lecieć na chama jak najbliżej przeciwnika, tylko właśnie ustawić się tak mniej więcej w jego zasięgu, żeby on jeszcze nie zdążył do nas dotrzeć. Bo na normalnym, przynajmniej poziomie trudności, sztuczna inteligencja na początku kampanii nie gra zachowawczo, na nasze szczęście. Zobaczymy, chyba będziemy mogli trafić tych tutaj. Udało się, bo oczywiście mamy też klasyczne procentowe szanse na trafienia, też rodem z gier typu XCOM. I zresztą no, walka przypomina pod pewnymi względami właśnie XCOMa, chociaż jest taka właśnie bardziej Age of Wondersowo Heroesowa, no może z Heroesami ma mniej wspólnego, ale widzicie o co chodzi. W każdym razie nie jest zaskakująca pod żadnym względem. Niektóre jednostki mają ataki obszarowe, mamy jednostki, jak widzicie zresztą, latające, mamy zawsze naszego jednego komandera, dowódcę, w tym przypadku mój post Knor swoją drogą. Jest przede wszystkim snajperem, tak go przynajmniej specjalizuje, bo mamy różne umiejętności, które możemy wykupywać. Prawie rozwaliłem całą jednostkę, więc dosięgniemy tą? Chyba tak, no bo jeżeli miałbym teraz jednostkę naziemną, ja walczącą wręcz, to oczywiście nie mógłbym nic zrobić, ale mam jednostkę nie dość że latającą, to jeszcze atakującą zasięgowo, więc w ogóle super. Różne frakcje opierają się na różnych jakby typach jednostek, ale ogólnie rzecz biorąc wszystkie mają wszystkiego po trochu, tak? To nie jest tak, że... Zresztą nie mogłoby być tak, żeby jakaś frakcja nie miała jednostek na przykład atakujących zasięgowo, bo nie mogliby wtedy likwidować wrogów latających, więc twórcy to w miarę dobrze zbalansowali. Na początku gry możemy rozegrać samouczek i warto to zrobić, bo te systemy, jeżeli dawno je graliśmy w Age of Wonders, to sporo systemów jest... No nie tyle skomplikowanych, co o wielu rzeczach trzeba pamiętać tutaj. A Age of Wonders 3 ma już 5 lat, bo ukazało się w 2014 roku. Więc troszkę czasu minęło. Nie pamiętałem nawet, że ta gra jest już że ma tyle lat. A jednak, więc Planetfall... Fajnie, że nie musieliśmy dłużej czekać na kolejne odsłony serii. No i fajnie, wrogowie... spudłowali, ale zresztą no nic mi nie jest, nawet mnie nie drasną tak naprawdę, może troszeczkę. Ale praktycznie mamy to już, mamy wygraną w garści właściwie, więc proszę bardzo, leży. No i chyba tymi możemy ich już wykończyć, albo nie, wykończymy wroga moim dowódcą, chyba tak będzie najlepiej, bo wtedy zgarnę trochę więcej expa dla dowódcy właśnie, a najważniejsze jest... Tak mi się wydaje przynajmniej na razie, nie jestem jeszcze specem od Age of Wonders Planetfall, ale wydaje mi się, że warto inwestować właśnie w dowódcę, jeżeli chodzi o doświadczenie. No bo zawsze to
on jest taką silniejszą jednostką, wolniej traci zdrowie, no i jak go bardziej rozwiniemy, damy mu lepsze skille i tak dalej, to no to będzie tylko pożytek. O, i teraz w tych znaleźliśmy przy okazji jakiś przedmiot i on otworzył mi drogę do... No nie jest to quest, ale zyskaliśmy lokację dosyć interesującego miejsca, z którego możemy zdobyć naprawdę sporo żywności. A jak widzicie po prawej stronie ekranu, mam questa, żeby zebrać konkretną ilość żywności, więc to się przyda. Tutaj widzicie moje granice, te takie fioletowe, konkretnie fioletowe, to jest moje imperium, a tutaj są takie też przerywane granice fioletowe. I one symbolizują miejsca, w których mam założone bazy. I to nie są moje kolonie, to są bazy. To jest ważna różnica, ponieważ jeżeli nie mamy jeszcze zasobów, czyli nie mamy kolonistów, żeby założyć kolonię w jakiejś prowincji i tym samym rozbudować nasze imperium, to możemy tam i tak wybudować bazę. I co to oznacza? To oznacza tyle po prostu, że wrogowie, czyli jakaś neutralna frakcja nie może sobie zaklepać tej prowincji. I to jest wygodne, tak? Bo powiedzmy, że pasuje nam jakaś prowincja do naszego właśnie imperium pod względem położenia i tak dalej, ale jeszcze nie mamy środków, żeby ją przejąć. No a może się zdarzyć tak, że przyjdzie sobie przeciwnik, prawda, i założę sobie tu prowincję, żeby odciąć nas, prawda, od rozrostu w danym kierunku. To właśnie wtedy możemy sobie założyć bazę w tym miejscu i potem tą bazę możemy rozbudować w kolonie. I to jest taki ciekawy system urozmaicający jakby ekspansję. I oczywiście ta baza też kosztuje, ale z drugiej strony no nie mamy z niej surowców, nie przejmujemy z niej zasobów, nie mamy jakby dochodów stałych z bazy, takich jak mamy z prowincji, więc to wszystko ma swoje plusy i minusy, może musimy tym odpowiednio zarządzać. Tutaj mamy Sci-Fish, frakcję myślących galaret jakichś kosmicznych, z którymi chcę wybudować sobie, zbudować dobre stosunki, więc nie będziemy ich atakować. A tutaj naszym małym skaucikiem polecimy do Cyberwoods, frakcji, regionu. Widzicie, nie możemy tutaj jeszcze założyć kolonii, zaanektować jako prowincji, ale możemy wybudować bazę. I tak też zrobimy chyba, bo w sumie czemu nie? Mamy zasoby, więc zabezpieczymy się na przyszłość w ten sposób i baza jest już zbudowana. Proszę bardzo. I w ten sposób wygląda właśnie rozwój Imperium, ale ogólnie bardzo dużo mamy tutaj do roboty. Jest mnóstwo questów, od samego początku się pojawia, nawet kiedy eksplorujemy, wyskakuje nam na ekranie nagle, że zobacz, tutaj jest coś do odkrycia, tutaj jest jakieś ruiny do zbadania, tutaj masz questa, który cię prowadzi w drugi koniec mapy. Poza tym mamy różne stosunki z różnymi frakcjami, różne frakcje zlecają różne rzeczy do roboty. Mamy wojnę z jedną frakcją, a z drugą możemy mieć wojnę, albo nie musimy, jeżeli nie chcemy się, prawda, ekspansji w ich kierunku robić. Więc jest naprawdę sporo wyborów do podejmowania, takich czysto rozgrywkowych, powiedziałbym. No i naprawdę miło, ja bardzo lubię gry Forex, więc oczywiście tutaj weźcie to też z taką szczyptą, także to nie jest super obiektywne, bo oczywiście jeżeli ktoś się spodziewa jakiejś super rewolucji, to jest bardzo bezpieczna gra Forex, tak? Tu poza tym, że to jakby jest no mini rewolucja jak na serię Age of Wonders, że mamy science fiction, to jak na sam gatunek to jest bardzo wszystko takie... No odnajdziecie się w tym, jeżeli lubicie Forexy, tak powiem, tak? Nie ma tu jakichś super świeżych rozwiązań, ale mimo wszystko gra się w to bardzo przyjemnie i wiem, że będę kontynuować przynajmniej tą jedną kampanię, na pewno dokończę, bo to po prostu taka bardzo relaksująca strategia właśnie typu Forex. A tutaj jeszcze na chwilkę spojrzenie mamy, widzicie, mamy ekran skilli, mamy modyfikacje, które wymyślamy w drzewku technologii, możemy broń wymieniać, znajdujemy broń jako loot, jak w Heroesach, możemy też tworzyć broń za zasoby. No jest mnóstwo opcji. No i oczywiście na początku mamy dostępne 3 frakcje, a w grze jest w sumie 6 frakcji, które odblokujemy z biegiem gry i te frakcje są bardzo różnorodne, chociaż to różnorodność nie jest aż taka jak w Stellaris na przykład. Ta różnorodność przejawia się bardziej frakcji na poziomie pola bitwy, natomiast pojawiają się tak jak w cywilizacji mamy te same budynki w wielu frakcjach i tak dalej, ale właśnie ta różnorodność przejawia się bardziej podczas walki, gdzie mamy różne ataki, różne jednostki, różne, wiecie, style walki i tak dalej. Natomiast ogólnie bardzo się cieszę, że w końcu ta gra wychodzi i premiera już jutro, 6 sierpnia, także na konsolach, co ważne. Więc nasza recenzja niedługo, więc zachęcamy do czuwania nad stroną eurogamer.pl. Na naszym Facebooku też oczywiście poinformujemy, jakby co, zapraszamy na Facebooka też. I dajcie koniecznie znać, co sądzicie o Age of Wonders Planetfall, czy chcecie zagrać w tę science fictionową odsłonę Age of Wonders. I to by było na tyle. Ja sobie będę grał, eksplorował i walczył dalej.
i starał się zagarnąć przyjaźń kosmicznych galaretek. I cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach.